Cześć dziewczyny, to jest filmik, który obiecałam wielu dziewczynom i o który prosiło wiele dziewczyn przez ostatnie lata, a mianowicie filmik dotyczący pielęgnacji twarzy i ciała w ciąży. I domyślam się, że wiele z tych kobiet, które pierwotnie prosiły mnie o ten filmik, już dawno urodziło dzieci, może nawet nie jedno, a parę, wychowało te dzieci, a na pewno je wykarmiło i przykro mi, że dopiero teraz go robię, ale no, YouTube jest moim hobby, mam na niego bardzo mało czasu i obróbka filmików zajmuje mi bardzo dużo czasu i solidnie przygotowuję się do tych filmików i no, trudno mi czasami znaleźć czas na spełnienie wszystkich Waszych próśb. Ale oto jest, czyli filmik dotyczący pielęgnacji ciała i twarzy w ciąży. Może Was zaskoczę, ale tak naprawdę nie trzeba jakoś gruntownie, jak się okazuje, zmieniać swojej pielęgnacji, jeśli zachodzimy w ciążę. Są pewne składniki, których musimy bezwzględnie unikać, natomiast większość składników, które są zawarte w takich kosmetykach dostępnych bez recepty, czy w aptekach, dermokosmetykach, jest bezpiecznych, zarówno składników, jak i całych produktów. Może zatem od tych produktów, których zdecydowanie należy unikać i to są zdecydowanie retinoidy, te na receptę. Te, które są na receptę, bezwzględnie należy unikać i to zresztą nie dostałybyś się recepty i lekarz, wypisując recepty na retinoidy, które mają działanie przeciwzmarszczkowe i przeciwtrądzikowe, zawsze upewnia się właśnie, czy planujecie potomstwo, czy nie jesteście przypadkiem w ciąży, ponieważ to jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania tych produktów, gdyż one wnikają w głębokie warstwy skóry, mogą przedostawać się do wód płodowych i narazić właśnie na szwank nie tylko Was, ale również Wasze nienarodzone dzieci, czy te, które karmicie. Również hydrokwinona, nie wiem czy to byłby odpowiednik polski tej nazwy, w każdym razie substancja nazywa się hydroquinone i jest bardzo skuteczną i znaną substancją do usuwania właśnie jakichś takich przebarwień twarzy, szczególnie u osób, które mają ciemną karnację. I to jest również substancja, której należy bezwzględnie unikać w ciąży. Niemniej w Polsce ona jest naprawdę stosunkowo chyba niepopularna, czy mało popularna, w związku z tym prawdopodobnie żadna z Was nie myślałaby o tym, żeby taką substancję w ogóle stosować, a co dopiero w ciąży. Niemniej warto wiedzieć, że jest to substancja, której również należy unikać w ciąży. Natomiast jak się okazuje, takie substancje jak nadtlenek kwasu benzoilowego, czyli benzoyl peroxide, który znajduje się w takich specyfikach jak benzakne, czy benzakni, brewoksyl, czy wszelkie maści na taki trądzik bolesny, ropny, są w porządku. Jeśli tylko stężenie substancji nie jest powyżej 5%, to są bezpieczne nawet dla kobiet w ciąży, gdyż one nie wnikają do głębokiej warstwy skóry, one raczej działają właśnie tak powierzchniowo, świetnie przeciwdziałają, czy właśnie zmniejszają te takie ropne, bolesne pryszcze. Natomiast jeśli stężenie tego nie przekracza 5%, to są w pełni bezpieczne dla kobiet karmiących czy w ciąży również. Podobnie sprawa się ma z kwasem salicylowym. Stężenia takie, które zazwyczaj są właśnie w kosmetykach właśnie przeciwzaskórnikowych, bo to jest pojedyncza substancja, która świetnie, ale to naprawdę świetnie przeciwdziała zaskórnikom, czyli jest mniejsza. Jeśli tylko nie przekracza stężenie tej substancji 2%, a zazwyczaj w kosmetykach takich dostępnych, szeroko dostępnych na rynku nie przekracza stężenia 2%, to również są bezpieczne. Czyli na przykład taki Bioderma Sebion Pore Refiner, bądź produkty firmy Neutrogena, wprawdzie trudniej dostępne w Polsce, ale czasami na Allegro można dostać, które zawierają kwas salicylowy, czy takie produkty jak toniki, kremy, innych firm, które zawierają kwas salicylowy. Jeśli nie jest powiedziane jakie stężenie, to zazwyczaj jest nie większe niż 2%, a często i mniejsze, od 0,5% do 2%, są również prawdopodobnie bardzo bezpieczne. Wiem, że Avon ma taką serię Clear Skin, która właśnie zawiera 2% kwas salicylowy i te produkty również są bezpieczne, nawet jak jesteście w ciąży, a są to świetne produkty właśnie przeciwdziałające zaskórnikom. Podobnie jak na przykład żel Normaderm firmy Vichy, który zawiera kwas salicylowy, również jest bezpieczny, ponieważ nie jest to takie stężenie, które mogłoby powodować jakiekolwiek zagrożenie czy dla Was, czy dla Waszego dzieciątka. Podobnie przeciwtrądzikowe antybiotyki, takie jak klindamycyna, erytromycyna, są również bezpieczne w ciąży, ale to już są substancje, które możecie dostać wyłącznie z przepisu dermatologa, więc o tym również powiedziałby Wam Wasz dermatolog. Gorzej się sprawa ma z retinoidami. Większość tych produktów, takich dermokosmetyków, które zawierają retinoidy, czyli retinol, czyli retinaldehyd,
z największym prawdopodobieństwem są bezpieczne, bo to nie są ani tak silne substancje, ani nie są to tak wysokie stężenia, żeby trzeba było jakoś szczególnie się ubezpieczać i rezygnować z nich w ciąży. Niemniej czarno na białym nie jest napisane na tych produktach, ani że są przeciwwskazane w ciąży, ani że nie należy się ich obawiać. Więc myślę, że bezpieczny, przezorny zawsze bardziej ubezpieczony. Tak? Czyli ze swojej strony ja osobiście zrezygnowałam raczej z produktów, które zawierają właśnie retinol, czy szczególnie retinaldehyd, czyli tu podchodzą a wszelkie produkty przeciwzmarszczkowe oraz przeciwtrądzikowe firmy Aven, typu Triacnal, czy Eluage, czy Istal, takie produkty. Po prostu dla bezpieczeństwa. Natomiast, tak jak mówię, prawdopodobnie one również by Wam nie zaszkodziły. Natomiast wszelkie jakieś takie maseczki przeciwtrądzikowe na bazie glinki, czy jakiekolwiek takie właśnie bardziej ziołowe sposoby przeciwdziałania trądzikowi również są zupełnie bezpieczne. Nie należy się ich tutaj w ogóle obawiać. Jeśli natomiast cierpicie na trądzik taki różowaty, bądź macie bardzo mocno naczynkową cerę i używacie produktów na bazie metronidazolu, tak, metronidazol, tak, typu na przykład metroruboril albo takich z przepisu lekarza, to jeśli to są takie z przepisu lekarza, to lekarz sam Wam powie, czy one są bezpieczne w ciąży, czy nie. Natomiast metroruboril, taki krem właśnie leczniczy, taki grudkowy w konsystencji, taki dosyć grudkowy, na bazie właśnie metronidazolu, dostępny bez recepty, choćby w drogerii Rossmann, właśnie dla osób, które walczą właśnie z trądzikiem różowatym, jest na pewno bezpieczny, czyli tego nie musimy się obawiać. Tyle jeśli chodzi o produkty, których należy unikać, natomiast są produkty, których należy koniecznie używać w ciąży i do takich produktów zdecydowanie należy krem z filtrem, ze względu na to, że kobiety będące w ciąży, które wystawiają swoją twarz na i działanie jakby twarzy i ciała na działanie promieni słonecznych, narażają się na takie specyficzne plamy właśnie, których się dostaje w ciąży. Niektóre kobiety właśnie dostają w ciąży w wyniku eksponowania swojej twarzy właśnie na działanie promieni słonecznych bez zabezpieczenia jakimś filtrem. Bezpieczniej byłoby używać jakichś filtrów mineralnych, czyli takich na bazie tlenku cynklu czy dwutlenku tytanu. Aven ma taki filtr, a zupełnie łatwo dostępny w Polsce, o wysokim faktorze 50. Ale moim zdaniem, jeśli używacie dobrej jakości filtra właśnie takiego przeciwsłonecznego, nawet chemicznego, polecam ze swojej strony jakoś szczególnie właśnie produkty firmy La Roche-Posay serii Antelios, bo to są po prostu świetnej jakości chemiczne filtry. A to nie należy jakoś obawiać, one również są bezpieczne w ciąży. Natomiast nie tylko ochronią nas przed fotostarzeniem się i przed ewentualnymi takimi jakby zbyt wcześnie pokazującymi się na naszej twarzy zmarszczkami w wyniku właśnie zbyt dużego eksponowania twarzy na promienie słoneczne bez żadnej osłony, to jeszcze w dodatku właśnie mogą nas zabezpieczyć przed tymi naprawdę nieprzyjemnymi i naprawdę trudnymi do usunięcia plamami wynikającymi z tego właśnie, że pod wpływem dodatkowych hormonów, jakie wytwarza nasze ciało w ciąży, możemy się nabawić właśnie takich plam pod wpływem słońca. Tak, jeśli chodzi o nacieranie skóry balsamami, to też bym była ostrożna, dlatego że jest to czynność, na którą zdecydowanie mogą sobie pozwolić kobiety, które są w ciąży zdrowej, niezagrożonej, natomiast jest to coś, co może przyspieszyć właśnie poród, czy takie skurcze porodowe u osób, które mają jakiekolwiek zagrożenie właśnie przedwczesnego porodu. Czyli zapytałam po prostu ginekologa, swojego prowadzącego, czy swojej ginekolożki, czy na pewno możecie pozwolić sobie na to, żeby właśnie takimi okrążnymi ruchami nacierać, szczególnie brzuch bądź piersi w ciąży, bo to jest, tak jak mówię, sprawa indywidualna. Jedne kobiety mogą to robić bez problemu, natomiast inne, u innych to jakby zagrożeniem jest przedwczesny poród czy właśnie skurcze porodowe, czyli trzeba uważać nawet właśnie z takimi zwykłymi czynnościami, jak właśnie nacieranie skóry brzucha czy piersi właśnie jakimikolwiek balsamami, szczególnie w późnym okresie ciąży. Jeśli chodzi o balsamy do nacierania skóry ciała, to większość jest bezpiecznych i nie może właśnie spowodować jakiegoś zagrożenia ani dla Was, ani dla Waszego maleństwa nienarodzonego, czy takiego, które karmicie. Natomiast uważam z takimi, które są silnie perfumowane, dlatego że zarówno moja koleżanka, jak i moja przyjaciółka miały przeboje po prostu z takimi kremami i masłami do ciała w okresie ciąży i karmienia, zupełnie nie wynikającymi z jakichkolwiek substancji aktywnych zawartych w tych składnikach, tylko po prostu z właśnie silnego zapachu. Moja przyjaciółka dostała takiej intensywnej
intensywnej wysypki w trzecim trymestrze ciąży. Przerażona pojechała do szpitala, będąc przekonana, tak jak doktor Google jej podpowiedział, że to jest zatrucie ciążowe. Okazało się, że po prostu jej skóra w okresie ciąży tak intensywnie zareagowała na rumiany, który bardzo często przedstawiany jest jako taki składnik właśnie bardzo łagodzący i niealergizujący. Tymczasem to jest bardzo daleko od prawdy. Okazuje się, że rumianek jest składnikiem silnie alergizującym i u wielu osób powoduje właśnie jakieś takie nieprzyjemne wysypki czy podrażnienia, tym bardziej w ciąży. Moja koleżanka zaś używa samoopalacza, bardzo wysokiej jakości, bardzo drogiego, pięknie pachnącego w okresie karmienia i jej dziecko dostało właśnie wysypki. I nie myśląc o tym, że może być jakiekolwiek powiązanie pomiędzy jej samoopalaczem, którego używała moja koleżanka, a tym, co się stało ze skórą córeczki, była u alergologa, neurologa, przerażona po prostu, że coś złego się dzieje z dzieckiem, a przyczyna była bardzo prozaiczna. Okazało się, że dziecko jest po prostu uczulone na substancje zapachowe, właśnie intensywne, w tym samoopalaczu i stąd ta wysypka. Czyli po prostu najbezpieczniej jest używać jakichś takich bardzo neutralnych, zarówno jeśli chodzi o skład, jak i o zapach kosmetyków w okresie ciąży, po prostu żeby oszczędzić sobie nerwów tak naprawdę i te są najbezpieczniejsze zarówno dla nas w okresie ciąży, gdy jesteśmy bardziej skłonni do podrażnień, jak i dla naszego maleństwa, czy to takiego nienarodzonego, czy takiego, które karmimy. A już najlepsze są takie, które są przewidziane i pomyślane, zarówno dla matki, jak i dziecka. I wiem, że HIP ma po prostu świetną taką właśnie serię kosmetyków od szamponów, po balsamy do ciała, po jakieś takie oliwki, które są właśnie świetne zarówno dla mamy, jak i dla niemowlęcia, o takim pięknym, neutralnym zapachu, bardzo naturalnym składzie. Gorąco te produkty polecam. Natomiast jeśli chodzi o rozstępy, to mogę tutaj Was bardzo zdziwić, ale ja osobiście nie wierzę w działanie jakichkolwiek balsamów, które miałyby konkretnie zapobiec, bo powodować, że unikniemy rozstępów. Rozstępy są determinowane w największym stopniu genetycznie, czyli jeśli Wasza mama je miała, jeśli Wasza babcia je miała, to z największym prawdopodobieństwem niestety Wy również będziecie je miały. I tak natłuszczanie może nieco zmniejszać je, czy może zmniejszać skłonność naszego ciała właśnie do tego, żeby dostawać rozstępów. Natomiast nie jest to zabezpieczeniem, bynajmniej niestety, przed rozstępami. A więcej środków takich dostępnych właśnie kosmetycznych jest w stanie zmniejszyć widoczność rozstępów, czy spowodować właśnie, że one będą bardziej mniej różowe, a bardziej takie białe i w związku z tym mniej widoczne. Na przykład retinoidy typu retin A mogą w jakimś takim zauważalnym stopniu właśnie zmniejszyć widoczność rozstępów. Natomiast moim zdaniem i zdaniem naukowców nie ma tak naprawdę jakiegoś takiego jednego dobrego, a szczególnie nie drogiego kremu, który właśnie zapobiegłby rozstępom. Rozstępy wynikają po prostu z tego, że nasze ciało w ciąży powiększa się ekstremalnie często pod wpływem jakby przebranych kilogramów i właśnie tego, że nasz brzuch się powiększa, że mamy na przykład wodę płodową, że pod wpływem po prostu samej ciąży, tak? Nawet jeśli ktoś nie przytyje tych ponad standardowo więcej niż 15 kg, tak, to wciąż może nabawić się rozstępów. I podobnie jest z piersiami. Szczególnie jeśli wyjściowo mamy dosyć niewielki biust, a w wyniku karmienia powiększa się zazwyczaj o 2, 3, czasami nawet o 4 rozmiary. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że to się dzieje. To jest szczególnie jakieś takie właśnie narażone są na rozstępy na piersiach właśnie kobiety, które mają mniejszą miseczkę, dlatego że w wyniku karmienia i ciąży te skóra piersi tak mocno się napina i tak bardzo się powiększa, że po prostu nie jest przygotowana na zamortyzowanie przybrania tyle kilogramów, czy właśnie tego, że tyle mleka zbiera się w piersiach, no i wówczas powstają rozstępy, nawet jeśli nie mamy wielkiej skłonności do nich. I podobnie kobiety, które mają właśnie bliźniaki czy trojaczki, to również są bardziej narażone na rozstępy, niezależnie od tego, jakich kosmetyków by używały, po prostu dlatego, że skóra tak bardzo się rozciąga i powiększa. Czyli jeśli chodzi właśnie o jakiekolwiek kosmetyki zapobiegające rozstępom, osobiście nie wierzyłam w ich działanie. Ponadto takie działanie właśnie, które miałoby natłuszczać skórę i gdzieś tam w ten sposób zmniejszać skłonność skóry do powstawania rozstępów, w wyniku właśnie natłuszczenia i takiego nawilżenia skóry. Więc w tym sensie są dobre, natomiast najzwyklejsza oliwka jest moim zdaniem równie skuteczna jak jakiś bardzo drogi balsam przeciwko rozstępom. Na rozstępy już po okresie karmienia i ciąży bardzo skutecznie działają również lasery, które pozwalają zmniejszyć widoczność właśnie rozstępów, jeśli one już powstaną. Tak,
I to są chyba wszystkie informacje, jakie mogę Wam przekazać, jakie przez lata zgromadziłam w głowie i o których wiem. Jak zwykle mam nadzieję, że to Wam się jakoś przyda. Dla tych z Was, które planują potomstwo, to trzymam kciuki, żebyście jak najszybciej zaszły w ciążę. Wszystkim zaś tym, które zarówno z Was, które planują potomstwo, jak i tym, które są w ciąży w tej chwili, życzę bardzo spokojnej ciąży, szybkiego porodu i bezbolesnego oczywiście. Natomiast tym z Was, które karmią, to zazdroszczę, bo to była jedna z moich ulubionych rzeczy w życiu, karmienie niemowlęcia. Wszystkim zaś Wam, które oglądają, niezależnie od sytuacji życiowej, mam nadzieję, że Wam się to jakoś przydało, mam nadzieję, że macie się naprawdę świetnie i do zobaczenia wkrótce.